Siemanko, z tej strony Tomasz, no bo któż by inny mógł tu z wami siedzieć. Witam was w kolejnym filmie. Jak widać, znajdujemy się w plantacji rzepaczku. Nadszedł czas, no bardzo piękny czas. Mamy tutaj no, naprawdę pełnię kwitnienia. Rzepak wygląda naprawdę pięknie. Nieraz szukamy tam w swoim życiu jakichś różnych udogodnień, wyjeżdżamy nie wiadomo gdzie. A prawda jest taka, że to co najpiękniejsze mamy no, pod nosem, na wyciągnięcie ręki. Czy to kwitące właśnie rzepaki, czy kwitące jakieś tam wiśnie, też wyglądają wspaniale. No ale nie o tym chciałem wam powiedzieć. Jak widzicie, oczywiście latamy z opryskiwaczem, znowu. Chronimy kwitnący rzepak, czyli opryzn na tak zwane opadanie płatka w rzepaku. Opryzn no nieco spóźniony w moim przypadku. Dlaczego? No ponieważ powinniśmy go wykonać, kiedy pierwsze płatki zaczynają spadać. Aczkolwiek no tu już zauważyłem, no zależy coś od rzepaku, jeden jest wcześniejszy, drugi późniejszy, jest to różnie, ale w niektórych już tych płatków naprawdę pospadało dość sporo. No niestety nie miałem możliwości wcześniej tego zrobić, pogoda była mocno kapryśna, aczkolwiek kapryśna w tą stronę, w którą jeszcze można, że tak powiem, zaakceptować, padało. Popadało, naprawdę padało, nie widzicie tego, wiem, że kamera pewnie nie będzie tego dobrze odwzorowywać, robi się już późno, bo jest, a zapomniałem powiedzieć, że już chyba 20:20. O czym to mówię? Aha, że przepadywało. Koła naprawdę się obierają, jest dużo, bardzo dużo wilgoci w tym rzepaku. No fajnie, no cieszy to, no to cieszy. Szkoda, że ten deszcz nie spadł wcześniej, ale jest naprawdę dobrze, cieszymy się z tego, co jest. Co więcej? W opryskiwaczu mamy mieszaninę. Wrzuciłem na płatka Topsin M oraz na Owada i na Zumę. W Topsinie jest triafanat metylowy, a w Inazumie nie pamiętam. Acetamipryd i Lambda coś tam. Kto już będzie chciał wiedzieć, to, to już sobie sprawdzi. No rzepak, opryzna, no patrzcie, tutaj rzepak wygląda naprawdę świetnie. Ja muszę przyznać szczerze, psy wieszałem na tym rzepaku, wyglądał z zimy tak beznadziejnie, taki bym wściekły. No na ten moment, no tylko kwitnie, to wszystko wygląda ładnie, ale naprawdę wyszedł do góry, no nie są to jeszcze, nie są to rzepaki takie, jakie powinny być, no ale, ale pozbierał się, no naprawdę nie ma co narzekać, bo bywało gorzej. On z wiosny to w ogóle, to była dla mnie jakaś porażka. Mimo wszystko właśnie, że rzepak był taki słaby, nigdy nie rezygnujmy z tego zabiegu. Nie rezygnujmy z zabiegu na opadanie płatka, bo jest to no naprawdę zabieg kluczowy. Zwalcza on nam dwie, znaczy będzie, zapobiegamy dwóm bardzo, bardzo groźnym chorobom. To jest czernik krzyżowych i zdylizna twardzikowa. No, gdy sobie, jeśli sobie nie przypilnujemy tego, no to możemy stracić, no nie powiem, że połowę plonu, ale myślę, że te 30-40%, no będziemy do tyłu. No więc mimo, że rzepak jest kiepski, był kiepski, no tak jak w moim przypadku poleciałem tutaj troszkę budżetowo, no bo Topsin nie jest jakiś rewelacyjny tutaj na te choroby, które, o których wam powiedziałem. Chwilkę, bo gdzieś tu musi być ścieżka. Nie jeździłem w tym rzepaku, właśnie co ciekawe, w tym roku ani razu nie wyjechałem z opryskiwaczem w rzepak, żeby zwalczać jakieś owady, czy to słodyczka, czy chowacza, nic z tych rzeczy nie było, po prostu w tym roku nie mieliśmy w ogóle nalotów do tego momentu. O czym to ja chciałem wam powiedzieć? Aha, zniza twardzikowa i czerń krzyżowy. No są to dwie takie paskudne choroby grzybowe. Czerń krzyżowy będzie się nam charakteryzowała czym? No właśnie od początku, kiedy właśnie opadają płatki, one spotykają, często się zatrzymują między łodygą a liściem, tutaj właśnie w tym kąciku one spadają, jeśli jest wilgotno, one się tu lubią przykleić i co za tym idzie, no dochodzi w tym właśnie, w tym miejscu do infekcji. Czerń krzyżowa charakteryzuje się tym, że na liściach będą się pojawiać takie brunatne, ciemnobrunatne plamy, one będą tak w takiej białej otoczce. I co dalej? No właśnie, one pojawią się w tym kąciku, tak jak wam przed chwilą tłumaczyłem, i będą szły na zewnętrzną stronę liścia, co później będą szły do łuszczyny. A co za tym oczywiście idzie, łuszczyna nam się zeschnie, zeschnie się po prostu i zacznie się otwierać za wcześnie i osypuje się nam i będziemy gubić plon. Właśnie przez to, jeśli sobie no, zawalimy ten opryzk. Zdylizna twardzikowa.
właśnie z Gwizna Twardzikowa, od tego miejsca, od tego kącika, tak tłumaczę na chłopski rozum, będzie nam szła właśnie w drugą stronę. Ona będzie wchodzić nam do łodygi, niszczyć tę łodygę, no i co dalej, no i rzepak się nam po prostu powali. Złoży się nam, będzie leżał wylęgnięty, no i dalej mamy poplonie. Także no, ten zabieg jest naprawdę, naprawdę, naprawdę ważny. Tu sobie zniszczymy ciśnienie. Tu tam troszkę wyjdzie zakładka, jest mocno to pole sklina, ale się tam nie będę wygimnastykował. Co więcej, owady, no niestety, nieszczęsne owady, czyli no tutaj musimy przeciwdziałać nalotom chowacza przede wszystkim, no i pryszczorka kapustnika. No chowacz to chrząszcz, on będzie nam sobie żerował, wgryzie się nam w łuszczynę, złoży tam, no złoży jaja, potem się wylęgną larwy. I co właśnie jeszcze jest ciekawe, bo chowacz jest w duecie oczywiście z pryszczarkiem. Właśnie, kiedy ten chowacz już nam zrobi tam dziurę, złoży jaja, też zostaje łuszczynka otwarta, przylatuje pryszczarek, dokłada swoje, no i mamy pozamiatane. Co się dzieje z łuszczynami w tym przypadku? No po prostu nam tak pęcznieją, troszkę się powyginają, robią się takie żółte, no i co w konsekwencji prowadzi do tego, że nadal mamy osypywanie się w nasion. Więc ten zabieg jest naprawdę kluczowy, naprawdę trzeba go, mimo że rzepaki mogą być kiepskie, no nie zawalajmy sobie już tego, no musi to być zrobione, no musi być i koniec, kropka. Dobra, tu sobie, nie pryskam kantów, będziemy mieli... Nie, no wrócimy. Tak, tak, troszkę gniecie, ale powiem wam szczerze, nie jest źle, wygnieciony jest tu co za kołami, a proszę, przed chwilą jechałem tutaj, jak zacząłem nagrywać, jechałem właśnie w tą stronę. No jest okej, okay, jest spoko, także nie ma tragedii, jeśli chodzi o zawiatanie. Co wam jeszcze więcej mogę powiedzieć? Jeszcze wracając do tych owadów. Jeśli się nam ta, właśnie, opowiadałem o tym, że ta łuszczyna się nam tak powygina, zżółknie, lub też może dojść do takiej sytuacji, którą już raz miałem, zawaliłem sobie troszkę coś tam, popierniciłem z właśnie opryskiem na te owady i później nie pojechałem drugi raz, o właśnie, nie pojechałem potem na zieloną łuszczynę, wpierniczył się ten pryszczarek, i co ciekawsze, potem łuszczyna w miarę to tam, no oczywiście, że ona dalej była taka zmasakrowana, ale przylatywały ptactwo. Przyleciało, wyczuło, że są tam jakieś larwy, przylatywały wróble, siadały na tym, no i rozrywały te łuszczyny. No i co, oczywiście nasionka się usypywały, lecieliśmy z plonem oczywiście do tyłu. No z rzepakiem trzeba spać, wymaga bardzo dużo ochrony, jest bardzo pracochłonny. Ponosimy duże koszty, ale właśnie skoro już ponieśliśmy jakieś tam nakłady, to nie możemy odpuszczać tego, no, praktycznie jednego z ostatnich już oprysków. No nie, no może i nie da się tego zrobić tanio, no nie jadę tutaj, wiadomo, opryskami z górnej półki, mogłem tu zarzucić jakiegoś Piktora, no ale no nie oszukujmy się, rzepak od samego początku... Cyk czy nie cyk? Cyk, dobra. Wyglądał, gdzie ta ścieżka? Jechałem tu, musi gdzieś tu być. Oj, dobra, dobra, lewo, lewo. Tędy jechałem. Czyli gdzieś... Tu chyba. No dobra, coś tu jakby widział. No tu jest na pewno. Jeszcze co chcę, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, tak, dobrze, o której chcę powiedzieć. No jak widzicie, albo i nie widzicie, w ogóle będzie coś widać. No, bardzo słabo. No w rzeczywistości wygląda to raz troszeczkę lepiej. Ale wam zarzuciłem światła. Czekajcie, czekajcie, jeszcze mam u góry zjedno. Tak, i tak, i ciach, i ciach.
Panie, jakbym takim teraz dowalił halogenem, to że tak moment będzie dojrzewał. No wykonujmy te zabiegi jak najpóźniej, no jak najpóźniej jest to możliwe. Dbajmy o owady zapylające, dbajmy o pszczoły. To jest taki apel, no. Każdy szanujący się rolnik, no myślę, że doskonale o tym wie, a ktoś, kto będzie wjeżdżał w taki rzepak z zabiegami w środku dnia, no nie powinien się nazywać rolnikiem i to jest chyba tyle w temacie, nie ma tu co więcej mówić. Nie będzie pszczół na świecie, to nie będzie nas ludzi, nie ma nawet takiej możliwości, pociągniemy parę lat i tyle. Wyginą owady zapylające, wyginiemy również my. Także dbajmy o to, bo będą pszczoły, będzie okej. Okay, no. I na tym chyba zakończę, cóż to więcej mogę dodać. Trzymajcie się, do następnego filmu, pa! A nagram wam coś z drogi jeszcze, czemu nie? Ale mam światła tak, wczoraj ustawiałem światła, znaczy pseudo ustawiałem. Jedno świeci tak, a drugie tak, no bo były strasznie wysoko i uraziły kierowców. Dużo ludzi mi mrygało, więc stwierdziłem, że no jednak coś musi być z nimi nie tak. Zacząłem kręcić i sobie myślę, a to tam się poprawi, jak się ściemnie, no to tak się właśnie poprawiło. Ale jedziemy. Albo do maczka. W mieście. Idziemy się tankować do domu, czyli tam, za most. I potem się musimy wrócić tutaj, za Rekbens. Tam zjedziemy sobie na dół, pojeździmy troszkę kawałem. Czuwa! A ja! Panie! Trzeba to poprawić! Tu tym szwabą trzeba dać plusa. Wsadzamy śrubokręcik, znaczy dokładnie torksa, kręcimy, światełka ustawione. Bajer!